Ze zbioru liczb naturalnych od 1 do 5 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą. Zastanówmy się na początku, kiedy iloczyn dwóch liczb jest liczbą nieparzystą. No gdybyśmy wylosowali na przykład dwójkę i trójkę, to dwa razy 3 dałoby 6, byłaby to liczba parzysta. Dwójkę i czwórkę 2 razy 4, 8, tym bardziej liczba parzysta. Aby iloczyn dwóch liczb dał nam liczbę nieparzystą, to obie liczby muszą być nieparzyste. Czyli możemy wylosować albo jedynkę, albo trójkę, albo piątkę w każdym z tych dwóch losowań nie możemy na pewno wylosować ani dwójki, ani czwórki. Gdyby w pierwszym lub drugim losowaniu wypadła dwójka lub czwórka, to iloczyn liczb na pewno byłby liczbą parzystą. No to zapiszmy ten wniosek, tę obserwację. No i teraz zastanówmy się, jaka jest szansa wylosowania liczby nieparzystej w jednym losowaniu. Wszystkich liczb mamy 5, liczb nieparzystych mamy 3. Jedynka, trójka oraz piątka. Czyli są trzy liczby sprzyjające. Zatem, 3 do liczby wszystkich liczb, czyli 3 do 5 to jest prawdopodobieństwo wylosowania liczby nieparzystej w jednym losowaniu. Zatem nasze szukane prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo zdarzenia A, że w obu losowaniach wylosujemy liczbę nieparzystą jest równe. 3 piąte szansa na wylosowanie liczby nieparzystej w pierwszym rzucie i, czyli razy. 3 piąte na wylosowanie liczby nieparzystej w drugim rzucie. Oczywiście w obu losowaniach losujemy spośród pięciu liczb, bo losujemy za zwracaniem. Wylosowaliśmy najpierw jakąś liczbę, a potem ją zwracamy do zbioru i jeszcze raz wykonujemy losowanie. Czyli w obu przypadkach szansa wylosowania liczby nieparzystej jest równa 3 piąte, czyli nasze prawdopodobieństwo jest równa 9 dwudziestych piątych, no i to jest odpowiedź do naszego zadania.